Pewnego, całkiem zwyczajnego dnia RP22 pracował nad grą planszową. Nic nowego, to jego zawód i pasja. Co? W Japonii niespodziewanie pojawiła się tajemnicza gra? Czy mógłby oprzeć się pokusie zobaczenia jej na własne oczy? Nie, to niemożliwe. Musiał sprawdzić, o co chodzi. Kiedy dotarł na miejsce, nie mógł wyjść z podziwu. To było to. Gra, którą zobaczył, była jedyna w swoim rodzaju. Oczywiście wymagała nieco pracy, ale to nie ostudziło jego entuzjazmu. Dodał szczyptę blefu, nieco ryzyka. Był pewien, że efekt będzie magiczny. Nie mylił się. Jego przyjaciele byli zgodni. Zakochali się w tej grze. I ty także zakochasz się w numerze. Chcesz wiedzieć dlaczego? Zagraj i przekonaj się na własnej skórze.